Widać, jaki przygotowany teraz stały fragment gry mają zawodnicy Ranieriego. Zakotował się na polu karnym Ameli. Mamy bramkę. Dawid Trezeguet strzelcem gola dla piłkarzy Starej Damy. No rzeczywiście powiedziałeś samą porę, że mają przygotowane, opracowane ten stały fragment gry. Wykonali raz w podobny sposób rzut rożny, to wtedy skutku nie przyniosło, ale za drugim razem już jak najbardziej. Asysta bodajże Alessandro Del Piero po tym krótkim rozegraniu piłki z Pawłem Nedvedem, zatem znów pokazał nam się ten tercet. Z dwóch sytuacji dobry, znakomity snajper jedną wykorzystuje, no i takim na pewno jest Dawid Trezeguet. Finał Mistrzostw Świata. Niestety pomylił się arbiter. Ale nie myli się strzelec drugiej bramki dla Juventusu Turyn, Vincenzo Iaquinta. Na dzień dobry też wiadomo już, że zarobi żółtą kartkę za zdjęcie koszulki. No szkoda, bo takie gole mimo wszystko postronnych obserwatorów nie cieszą, kiedy są prezentem ze strony sędziego, bo rzeczywiście na takie prezenty Juventus no nie musi oczekiwać. Znów będą we Włoszech dyskusje, że wróciły stare czasy. Juventus do Parmy, mając olbrzymie problemy, walcząc o utrzymanie, spisał się znakomicie. Nedved, uwaga, mamy bramkę. Jej zdobywcą Vincenzo Iaquinta. Piłka rykoszetem zmyliła Marco Amelie. Tak, ten gol na pewno zostanie zapisany na konto Vincenzo Iaquinty. Bo gdyby nie on zmienił tor lotu piłki, to na pewno poszybowałaby ona gdzieś obok słupka, nie miałby problemów Marco Amelia, nie musiałby wyjmować piłki z siatki. Zatem wejście smoka na pewno, chociaż te gole, jakie dzisiaj strzela w drugiej połowie Juventus, no są takie dość nietypowe. Nie zasługuje dzisiaj taką grą na tak efektowne zwycięstwo. Ten wynik jest zupełnie mylący. Trezeguet, uwaga, będzie 4-0. Pogrom Livorno na Stadio Olimpico. Rozkleili chyba rzeczywiście po tym rzucie karnym. Już można powiedzieć, że Livorno tak na dobrą sprawę przestało grać. Takie dwa wydarzenia myślę, że w tym meczu były kluczowe. Najpierw niewykorzystana sytuacja przez Rossiniego, która była stuprocentową, można powiedzieć, dla Livorno. Później ten niesłusznie podyktowany rzut karny i to pozwoliło przeciętnie grającemu Juventusowi strzelić kolejne 3 gole. Jansa na piątą bramkę. Amelia, jest 5-0. Trezeguet. A mówiłem o tym, widziałem to po piłkarzach Livorno, że oni całkowicie odpuścili już ten mecz, a zawodnicy Juventusu chcą pokazać się Ranieriemu i kibicom i wszystkim w całej Italii. W pierwszym meczu z jak najlepszej strony Dawid Trezeguet zdobywa 3. bramkę w tym meczu. Hat-trick, chyba 4. hat-trick w karierze w Serie A Dawida Trezeguet, ale za ostatnie 15-20 minut myślę, że największe brawa zasługuje może nie Iaquinta, nie wyrasta na jednego z kandydatów do spadku, chociaż personalnie tak nie wygląda, a jeszcze